Rozczarowanie fanów rolnika sięga zenitu. Uwielbiana para właśnie ogłosiła gorzkie wieści. W Telewizji Polskiej emitowana jest właśnie 11. edycja programu Rolnik Szuka Żony. Show powoli zbliża się ku końcowi, a produkcja zdążyła już kilkukrotnie doprowadzić widzów do wściekłości. Teraz pojawiły się kolejne gorzkie wieści od jednej z ulubionych paragrafów. Nie mogli podjąć innej decyzji. Uczestnicy Rolnik Szuka Żony dokonali wyboru. Widzowie Telewizji Polskiej od dobrych kilku tygodni obserwują losy aktualnych bohaterów programu Rolnik Szuka Żony. Tym razem śledziliśmy miłosne rozterki Agaty, Sebastiana, Wiktorii, Marcina i Rafała. Każdy z uczestników zaprosił do swojego gospodarstwa kandydatów na drugie połówki, ale jak poszło im zacieśnianie więzi? Najszybciej decyzję podjęła najmłodsza uczestnika programu, Wiktoria. Wraz z Adamem spędza właśnie wspólne chwile i przygotowuje się do finałowego odcinka. Nieco bardziej skomplikowana sytuacja pojawiła się u pozostałych rolników. Agata miała do wyboru tylko dwóch panów i ostatecznie postawiła na Irka, a Marcin swoją decyzją oburzył jedną z kandydatek. Magda przed kamerami uczuła ulgę, że może opuścić program. 11. edycja Rolnik Szuka Żony przyniosła sporo emocji, a czasem także i afer. Kolejna jest tuż za rogiem. Uwielbiana para przekazał przykre wieści. W najbliższą niedzielę zobaczymy, jak uczestnicy Rolnik Szuka Żony budują więzi z wybraną przez siebie drugą połówką. To ostatnia prosta przed wielkim finałem, gdzie zobaczymy, której z par uda się przetrwać okres próbny. W rozmowie z Martą Manowską często wychodzą na jaw prawdziwe odczucia bohaterów. Po tym widzowie po raz kolejny będą musieli przeboleć rozłąkę z ulubionym programem TVP. Większość przeniesie się do mediów społecznościowych, gdzie bohaterowie aktualnej, a także poprzednich serii dzielą się swoją codziennością. Wyjątkowym momentem jest powrót do uczestników z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tym razem na widzów czeka jednak gorzkie rozczarowanie. Jedna z uwielbianych par przed odcinkiem powiadomiła o swojej decyzji. Ulubieńcy Rolnik Szuka Żony znikają ze świątecznego odcinka. W szczególnym odcinku programu Marta Manowska ponownie spotyka się z bohaterami, którym udało się stworzyć związek, a z czasem też założyć rodzinę. Tym razem nie zabraknie na pewno uczestników 11. edycji Rolnik Szuka Żony, a także dawnych gwiazd. Widzowie doskonale przecież pamiętają m.in. Anię i Kubę, których połączył los w jubileuszowej serii. Wiadomo jednak, że tym razem przed ekranami nie staną Małgorzata i Paweł Borysewiczowie. Para świadomie odmówiła przyjazdu, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Wszystko z uwagi na stan bohaterki. Uczestnicy niedawno ogłosili wieści o ciąży, a podróże do studia byłby dodatkowym stresem dla przyszłych rodziców. Na razie skupiają się oni głównie na sobie. Widzowie TVP mogą być rozczarowani z powodu braku swoich ulubieńców.
Z pewnością będą jednak trzymać rękę na pulsie względem narodzin ich dziecka.